Słyszycie, że on chrapie? Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Jurassic World Evolution. Kampania, ostatnia misja na wyspie Isla Sorna. Dzisiaj przejdziemy sobie misję od Lamberta, misję z ochrony. Zobaczymy, co dla nas producenci gry dla nas przygotowali w tej misji. Wydaje mi się, że ona będzie dosyć długa, bo z tego co widziałem, co musimy zrobić, żeby się przygotować, to może to troszkę potrwać. Już nawet samo wytworzenie dinozaurów może trochę potrwać. Bez zbędnego przedłużania zapraszam wszystkich do materiału. Pamiętajcie o subiku na kanale, ponieważ jednak większość z was niestety, ale oglądając moje materiały, nie subskrybuje kanału. Dla was to tylko chwilka, nic was to nie kosztuje, a mnie bardzo zmotywuje do dalszej pracy. Tak więc intro i lecimy z naszym materiałem. Zapraszam. Jesteśmy w panelu, żeby sobie naszą misję aktywować. Zobaczcie, o co tutaj chodzi, co my musimy tutaj zrobić. T-Rex z modyfikacją Aggressive Instinct, Spinozaur z modyfikacją Skin Toughness, Indominus, Intuitive Learning i Keratozaur Intensive Reaper Mod. Tak więc sprzedałem już sobie T-Rexa i Spinozaura z poprzedniego odcinka, żeby niepotrzebnie nie robić sobie problemu tutaj, żeby one mi się zabijały, tak, bo chyba z tego co pamiętam, dinozaury, które wytworzymy tutaj teraz na potrzeby tej misji, nie mogą umrzeć. Także zobaczymy, o co tutaj chodzi. Start mission. I wytwarzamy sobie oczywiście nasze dinki. Tu możemy sobie zmniejszyć jedno hatchery capacity i dajmy sobie success rate. Polecimy sobie po kolei. Tu już mam zainstalowane wszystkie modyfikacje. Miał być keratozaur, miał być T-Rex i tutaj dajmy sobie spinozaura i indominusa. Gdzie jest spinozaur? Tu jest spinozaur incubate i indominus incubate. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Mamy 3, a tutaj nie mamy success rate jeszcze. Troszkę to wszystko potrwa. Tutaj mamy success rate 3 razy, tutaj mamy 2 razy i incubation speed mamy 1. Może się uda, może to wystarczy, żeby je wytworzyć. Mamy całą masę pieniędzy, mamy 160 milionów, także może się to nie udawać, to wykluwanie dinozaurów, żaden problem, nic się tu nie stanie. No tylko wiadomo, oczywiście będzie to troszkę dłużej trwało. W międzyczasie wykonujemy sobie oczywiście ostatnie końcówki naszych wykopalisk. To sobie wytwórzmy to też. Ja już tutaj robię sobie pteranodona. Nie wiem po co to sprzedaję, mógłbym sobie to w sumie zostawić, ale... Powiedzmy, że to na razie sobie sprzedam. Będę musiał chyba jednak wrócić na Isla Matanceros, żeby poprawić tamten park, żeby on wyglądał na znacznie bardziej ciekawy. Ale chyba nie będę wykorzystywał 100% powierzchni. Pokażę wam, że na małej powierzchni można osiągnąć 5 gwiazdek. Na Isla Muerta mi się to udało, na Isla Tacano również. Nie mam wykorzystanej całej wyspy w żadnym wypadku, mam tylko mały skrawek. I w zupełności to wystarczyło, żeby 5 gwiazdek sobie odblokować. Jak widzicie, tutaj nic nie zmieniło się od ostatniego odcinka. Mamy 3 i prawie pół gwiazdki. Island Rating. Na prawie 5 gwiazdek mamy ocenę parku i na 2 z malutkim hakiem oczywiście ocenę naszych dinozaurów. Mamy mało gatunków, bo mamy raptem 4, a dobrze by było mieć ich 16 według gry. I mamy tylko niestety 940 punktów notowań za nasze dinozaury, a punkt takim miejscem przełomowym jest 2500, tylko nie mam pojęcia na... jaką część gwiazdki, czy to jest na 5 gwiazdek, czy to jest na przykład na 3 gwiazdki. No nic, zobaczymy, dowiemy się tego w międzyczasie. Przy okazji wykonam sobie tutaj oczywiście kontrakt od Lamberta, żeby wytworzyć dinozaura w Hand Creation, a tutaj jakaś od Izaka. Też uda mi się ją wytworzyć. Jak tam tutaj to trwa? Keratozaur zaraz będzie w sumie gotowy. No i dobrze, to akurat sobie przeniesiemy wszystkie nasze dinozaury. Tutaj wydaje mi się dobrze by było postawić mu jakiś karmnik.
skamieliny. Wszystko do wytworzenia. Robimy sobie oczywiście gierkę na 100%, tak więc wytwarzamy sobie wszystko. No i później w trybie sandbox będzie nam też, będziemy mieli dużo większą różnorodność, jeżeli chodzi o gatunki, które chcemy sobie wytworzyć w parku. Jak widzicie, tutaj większość rzeczy już jest odblokowana. Zostało tylko tak naprawdę dokończyć te dwie rzeczy, które robię teraz i zacząć jeszcze te dwie nowe miejscówki. O, tutaj mam dwa gatunki dinozaurów do odkrycia, fajnie. To najpierw zrobimy sobie tutaj tą lokalizację, a później będziemy już dojść do samego końca tą. Jako że przechodzimy sobie kampanię po raz kolejny, zapytam, jaki dodatek chcielibyście oglądać jako następny? Czy Sanktuarium Dr. Claire, czy chcecie zobaczyć sekrety doktora Wu, jak przejść tam daną misję? Bardzo lubię ten skin do Keratozaura. To jest modyfikacja Coastal. Ale naprawdę, wygląda zdecydowanie lepiej niż ten zwykły. Podoba mi się. O, no proszę. Dzięki temu, że wykonaliśmy kontrakt od Lamberta, to możemy sobie... Odblokowała nam się nagroda. Indoraptor. Czyli mamy już w zasadzie odblokowane wszystko, mamy wykonane wszystkie misje naukowe, wszystkie misje z entertainment, czyli rozwój, tak, coś w tym stylu. Przenieśmy sobie Keratozaura tutaj. Jedyne, co tak nam naprawdę zostało do zrobienia z głównej linii fabularnej, to oczywiście ukończyć jeszcze tylko tą misję i później przechodzimy sobie do dodatku. Ale tak jak mówiłem, wszystko zależy od Was, jaki byście chcieli zobaczyć jako pierwszy. Wydaje mi się, że obydwa są naprawdę bardzo ciekawymi dodatkami. Doktor Wu jest znacznie trudniejszy, Sanktuarium do łatwych nie należy, ale trzeba też tam naprawdę, trzeba tam mocno pogłówkować, żeby coś wykonać. O, widzicie, Pteranodona już będziemy mogli sobie sprzedawać całkowicie, mam już 100% genu, a ja się dziwiłem, że nie mogę tego sprzedawać. A jakbyśmy na przykład zrobili tak? O, to też możemy, widzicie? Czy coś już nam się tutaj udało wytworzyć dalej? Mamy prawy T-Rexa. Mamy Spinozaura. No to lecimy ze Spinozaurem. Tradycyjnie posłuchajcie sobie dźwięków. Dobrze jest mieć mody, naprawdę dobrze jest mieć mody. Bardzo współczuję graczom konsol, że nie mogą sobie tego pozmieniać, bo naprawdę dźwięki Spinozaura, pomimo usilnych prób wydawców gry, no nie są takie, jakie byśmy chcieli na pewno usłyszeć, jakie byśmy chcieli zobaczyć. Ale zobaczcie, pomimo że nie widać tego Keratozaura, Spinozaura powiedzmy coś tam widać, bo mamy tu jakąś tam wieżę widokową, to już nam się podniosły statystyki, pomimo że facility rating będzie nam tutaj strasznie zaniżał, bo nie mamy tutaj absolutnie nic, co mogłoby nam ten wskaźnik tutaj podnosić. Tak, widoczność dinozaura nam poszła do góry. Przenosimy oczywiście Spinozaura. Ja tutaj później będę główkował sobie, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Tutaj ma żarcie. No oczywiście, że musi być sztorm. Jak ja robię misję, to zawsze musi być sztorm. Wytwórzmy sobie jeszcze T-Rexa. Posłuchajcie. Beauty. T-Rex do spania i został nam jeszcze tylko Indominus. Aha. Trąba powietrzna postanowiła sobie pójść wzdłuż naszego ogrodzenia i zniszczyć nam po prostu je w całości. Dlaczego ta gra mnie tak czasami nienawidzi? Bardzo często zadaję sobie to pytanie.
co będzie zepsute dalej. Tutaj deszcz mi popsuł kręgielnię, też niedobrze. O, no proszę, jeszcze chore dinozaury. Ta gra mnie naprawdę nienawidzi. Skoro ty już jedziesz tutaj, żeby leczyć dinozaura, to przy okazji możesz naprawić kręgielnię, nie? Będziesz w okolicy, gdzie pójdzie trąba powietrzna. Mogłaby iść cały czas w linii prostej, to w zasadzie nic jeszcze by tak naprawdę nie zniszczyła. Dlaczego on tutaj... Aha, bo T-Rex mu się położył na masę. No spoko. T-Rex do przeniesienia. Przenieśmy go sobie tutaj, ale... Zróbmy tutaj taki szybki, prowizoryczny wybieg. Żeby on nam nie zjadał keratozaura. I żarcie oczywiście też jest. Okej. No, ruchy, ruchy. Zniknie ta trąba powietrzna? Jak ona będzie szła w tej linii, to jest duże prawdopodobieństwo, że niestety, ale... O! No, jak fajnie. I został jeszcze tylko Indominus do wypuszczenia. Zanim wypuścimy Indominusa, oczywiście wróćmy sobie do naszych wykopalisk, żeby tutaj da... O, tu już nie możemy wrócić, okej. Okay. Czyli robimy ostatnie trzy lokalizacje, jakie mamy dostępne w linii fabularnej. Wytwarzamy, to sobie zostawimy wszystko, żebyśmy mogli sobie to sprzedać. Chyba, że ten najtańszy po prostu zaraz stąd wyrzucę. Zostawię sobie jedną w takim razie. Mamy wolny jeszcze jeden samochód. Tutaj pojadą naprawić ogrodzenie. Ten pojedzie naprawić. Okej, okay, możemy wypuścić Indominusa, tylko nie bardzo jest, gdzie go tak naprawdę trzymać. Może zróbmy na szybko wybieg tu. Nie mam pojęcia, czy ten wybieg będzie wystarczający, żeby spełniać jego kryteria. Ale zobaczymy. Indominus wychodzi. I od razu Ranger Team do uśpienia. No nie powiem... Wyszedł im ten... Bardzo im się udało ta hybryda. Fajnie jest przedstawiona w grze. Naprawdę dobrze to wygląda. House within a secure... Zabezpieczony wybieg. Oho, no to chyba nie dają rady. Zróbmy to ręcznie, bo zanim oni to zrobią... Serio? Poważnie? No, ruchy! Dlaczego nie mogę jechać? Naprawdę, bardzo często zastanawia mnie mechanika prowadzenia tutaj pojazdów. O co tutaj chodzi? Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Coś znowu się zepsuło. Zażar gościa? Śpi. Idź spać. Dobra, masz jeszcze jedno. Bierzemy go i przenosimy na wybieg. Zobaczymy, czy to o to chodzi, bo może się okazać, że na przykład to wcale nie o to chodzi. Może gra będzie polegała na tym, żeby one użyły wszystkie... Dlaczego on wyszedł? Najgorzej. Nie zdążę. Zeżrę mi keratozaura. Szybko, 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 szybko. Gdzie on jest?
O rany. Dobra, zrobię to ręcznie. Dlaczego ja nie mogę jechać? Jak ten T-Rex wyszedł? Indominus jest przenoszony. Dobra. Tu sobie pojedziemy, jedziemy, jedziemy. Serio? Próbuję doszukiwać się jakiejś logiki w prowadzeniu tutaj pojazdów i tak dalej, ale to chyba nie ma najmniejszego sensu, nie? Znając życie, keratozaur zaraz zostanie zjedzony przez T-Rexa. Nie mówcie mi, że gdzieś tam była dziura, bo normalnie w to nie uwierzę. Ciekaw jestem, z której strony on wylazł. Jak myślicie, gdzie on mógł pójść? Jest spragniony, okej. Okay. No to pójdzie się napić. Gdzie? Nigdzie nie wyjdziesz. A jednak wyjdziesz. Zróbmy sobie coś takiego. I przenieśmy szybko T-Rexa, póki... Póki keratozaur w sumie śpi. Zobaczymy, czy to wystarczy, żeby tą misję wykonać. Co, za mały wybieg? No tak myślałem. Okej. Szybko, szybko. Bo keratozaur się budzi. Nawet nie próbuj go o tym... Nawet nie próbuj myśleć o tym, żeby go dziabnąć gdzieś tutaj już w ogon czy coś. Bo znając cię, to by go zabiło. Jakim cudem ten T-Rex mógł wyjść, co? Chyba, że nie trafiłem po prostu w wybieg. No tak też mogło być. Nie wiem, spróbujmy sobie coś takiego prowizorycznego na chwilę. Bo może się okazać, że to wystarczy na przykład. Jak myślicie? To będzie już wystarczająca rzecz, którą trzeba zrobić w tej misji, żeby one były zadowolone, czy... Czy raczej nie? Indominus sobie dalej tutaj chodzi. Proszę mi naprawić budynek. Chyba jest zadowolony. Ma jedzonko. Ma piciu. Mało, bo mało, ale ma. On ma tylko przetrwać. I że co? I że musimy wytrzymać teraz pewnie 5 minut, żeby dinki były zadowolone. Tak? Dobrze myślę? Spinozaur się denerwuje. Naprawmy sobie tutaj ogrodzenie przy okazji. Ciekaw jestem, dlaczego ten spinozaur się denerwuje. Bardzo mnie to zastanawia, o co możemy chodzić. Jeszcze popsuł płot, no nie wierzę. Oj, ten też atakuje ogrodzenie. No to jednak ta misja nie będzie wcale taka prosta i taka przyjemna. Jak widzicie, one próbują się za wszelką cenę wydostać. Ustawmy sobie bramę, żeby za blisko dinozaura, okej. Okay. Postawmy sobie tu bramę, żeby można było tu wjechać. A, to ten.
Dobra, czyli jednak on tutaj tak szybko wcale nie przyjedzie, musimy to zrobić ręcznie, jak większość tych rzeczy tutaj samochodem. Bo przecież one nie potrafią myśleć. Nie potrafią dać na przykład wstecznego, żeby ominąć przeszkodę. Tylko one będą sobie... A właśnie, a propos. Co się tu dzieje dalej z tym spinozaurem? Będzie trzeba go uśpić, żeby można było go przenieść. A dopiero później naprawimy ogrodzenie. Tylko mniej, że on teraz będzie próbował się dostać do T-Rexa. Ej, ale jak widzicie, licznik nam cały czas bije. Pomimo tego, że spinozaur wyszedł, to cały czas udaje się tutaj zachować względny spokój. Jeszcze tylko T-Rex chyba nie próbował uciec, no ale on już raz sobie opuścił teren, nie? Nie mam pojęcia, co zrobiłem. Nic kompletnie nie zrobiłem. Cały czas ilość schrodów taka, jaka była, taka była, taka została. W ogóle olałem tą misję całkowicie. No ale jak widać, to wystarczyło. No i czas licznik stanął w miejscu, bo Indominus poszedł spać. Ogrodzenie naprawione, musimy przenieść Indominusa. Może nie będziemy musieli spinozaura usypiać, bo keratozaur widzę poszedł tam, gdzie w sumie miał pójść. Znaczy, uciekał przed spinozaurem, nie wyminął go i poszedł sobie na jego wybieg. No to spoko, to się zamieniły. Także nie usypiamy na razie spinozaura, tylko raczej jedziemy naprawić ogrodzenie. Okej. Keratozaur tylko musi stąd odejść. No nie wierzę, nie mów mi, że on wróci. Co za bezsens. No dobra, to jednak uśpimy sobie tego spinozaura. Chyba wywęszył ofiarę. Tylko mnie umrze, one jadą się bić. O, zasnął, super. Bierzemy go i leci sobie na wybieg. 2,5 minuty, tyle musimy jeszcze wytrzymać. I co? Uderzy pewnie w ogrodzenie, nie? Uderzy, nie powstrzyma się. Coś zdechło. No nie wierzę, misja się nie uda. Nie wierzę. Nie wierzę. Co tu się właśnie stało? Dlaczego? Czemu ta misja jeszcze się nie skończyła? Czemu licznik ciągle bije? Co tu się właśnie... Halo? Czemu ta misja się jeszcze nie kończy? Halo? Okej. Nie ogarniam. Halo? Halo? No dobra, poczekamy sobie w takim razie minutę i 20 sekund. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Gdzie jest apatozaur? Nie wiem, dlaczego udało się zrobić tą misję. Naprawdę nie mam pojęcia. Jak widzicie, ta gra lubi zaskakiwać na samym końcu. Nie mam pojęcia, co tu się stało. Pomimo tego, że miałem martwego spinozaura, to gra uznała, że misję wykonałem. To było bardzo dziwne.
Nie wiem, co tu się stało. Indominus żyje, Tyrex żyje, Kratozaur żyje, Spinozaur został zeżarty, podczas gdy go uśpiłem. Nie wiem, może gra zaliczyła mi tą misję, ponieważ Spinozaur, pomimo że był martwy, to chrapał i uznał, że żyje. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Ale jak wy byście robili tą misję, to byście zrobić wszystko, żeby te dinozaury przeżyły. Żeby się, najlepiej, żeby się nie widziały, żeby się nie biły, żeby ze sobą nie walczyły, żeby jak będziesz usypiał dinozaura, to żeby inny się do niego nie mógł dobrać w żaden sposób. Tak więc chodzi o to, żeby te dinozaury żyły. Tak, żeby ją zaliczyć, to trzeba wytrzymać 5 minut. Każdy dobrze by było, żeby był w zabezpieczonym jakimś wybiegu, żeby one nie miały do siebie dostępu. O to chodzi w tej misji. Ale naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego zaliczyło mnie tę misję, pomimo że miałem martwego spinozaura. Nie wiem. To by było na tyle w tym odcinku, moi drodzy, w takim razie. Widzimy się w którymś dodatku. Koniecznie dajcie mi znać, jaki dodatek chcecie zobaczyć. Czy sekrety doktora U, czy Sanktuarium Claire robimy najpierw. Bo to wy decydujecie w tym momencie. Pamiętajcie o subiku kanału. Tak jak mówiłem na początku, większość z widzów niestety, ale nie subskrybuje mojego kanału, a mnie to bardzo motywuje do dalszej pracy. Jest mi niezmiernie miło, kiedy widzę, że liczba osób obserwujących mój kanał idzie do góry. Tak więc dla was to tylko krótka chwila, a dla mnie wielka motywacja. Nic was to nie kosztuje, przypominam, wszystko jest za darmo. A zatem do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Na razie. Piąteczka.